Samo słowo inkunabu ma coś wspólnego z polskim słowem wykluwacz, inkubator. Mianowicie pierwsze książki to były właśnie próby, to były prototypy. I wszystkie książki drukowane od 1452 roku do roku 1499 to są właśnie inkunabuły. Później od 1500 do 1800 to są starodruki. Inkunabuły łączą pewne cechy wspólne, chociaż w przebiegu tych 50 lat rozwój książki też następował, ale te pierwotne nie mają karty tytułowej. Nie ma. Gutenberg, Biblia, Moguncja, wydawca. Po prostu wszystko zaczyna się od płynnego tekstu, tak jak w rękopisach. W przypadku Pisma Świętego jest to dopiero piąta karta i tu się zaczyna tekst Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwsze cztery karty to jest wstęp. Dokładnie tak samo jak w dzisiejszej Biblii. Przed tekstem Biblii jest wstęp. W przypadku tego wydania jest to list świętego Hieronima do prezbitera Paulina, który tłumaczy mu potrzebę swojej własnej pracy. Otóż ludzie już nie rozumieją po grecku, ludzie już nie rozumieją po hebrajsku. Językiem cesarstwa jest język łaciński, językiem popularnym jest język łaciński. Stąd słowo wulgata. Oczywiście język wulgarny nam się teraz źle kojarzy, ale wulgata oznaczało wulgarny, znaczyło popularny. A więc tłumaczy Hieronim Biblię z języków oryginalnych na język popularny, a więc na łacinę. Ciekawostką jest, że Gutenberg podjął próbę druku dwukolorowego. To znaczy, oprócz wydrukowanych czarnych liter, na kilku pierwszych kartach to są trzy linijki wydrukowane również w maszynie Gutenberga na czerwono i ta jedna, półtora linijki jest również wydrukowana na czerwono. Problem polegał na tym, że pierwsza technologia druku to jest zanurzenie, tak jak prania, które potem musiało być suszone. Wydrukowany, mokry, czarny tusz. Karta była suszona, ale z taką ilością liter. Natomiast dla tych trzech liter, dla tych trzech zdań, dla tego jednego zdania, karta musiała być drugi raz suszona. Czyli to by oznaczało przedłużenie całego druku razy dwa czasowo. Dlatego bardzo szybko podjęto decyzję, że nie tylko te pierwsze litery, nie tylko inicjały, ale wszystkie noty marginalne, czyli górne informacje, co to jest za księga, górne incipity, czyli pierwsze zdania i explicity, czyli ostatnie zdania danego, wypisywano ręcznie. To jest dalej, nie ma tej strony tytułowej, nie było paginacji. To znaczy hipotetycznie w 1472 roku w jakiejś tam inkunabule już była paginacja. U Gutenberga tej paginacji nie było. I tutaj dochodzimy do prowieniencji książki, a więc bardzo słabo widoczne, ale nie tylko w reprincie, ale w oryginale, pro loco lubaviensis. To jest dedykacja hipotetyczna biskupa Krapickiego. To już jest wadliwy ex libris seminarium, który pokazuje, że jest 876 inkunabuł z tej pierwszej fazy, a potem zostało to inaczej przeanalizowane. Potem te cyfry, to jest paginacja, została nadana ręcznie przez profesora Estrachera właśnie w 1940 roku w bibliotece w Paryżu i była to forma inwentaryzacji, aby nikt z tej księgi nic nie wydał. Po prostu później sprawdzono to strona po stronie. Ciekawą właśnie tutaj, to są kilka przykładów różnych inicjałów. Najbardziej zdobny jest pierwszy inicjał, który jest wręcz złocony. W przypadku kopii, którą Państwo posiadają, trzeba to powiedzieć, nie jest to zwykły reprint, jest to kopia konserwatorska, a więc drukowana na papierze czerpanym, ręcznie robionym, ze znakami wodnymi i po wydrukowaniu jej ręcznie konserwator każdą stronę po stronie, każdą z tych kresek również poprawiał. To jest ta słynna strona 46 pierwszego tomu właśnie, w której wypadł podczas procesu druku jedna z liter, chociaż tu jest jeszcze to bardziej skomplikowane, ale generalnie są do tego badacze właśnie skłonni tak to właśnie wydawać i to jest jedyny egzemplarz, który posiada to zabrudzenie. No i jako ciekawostkę tutaj w tej narracji jest to ostatnie, jest tu prezentowana przez nas ostatnia strona, jest stroną z psalmów Dawida, u góry Dawid jako
Natomiast Gutenberg posłużył się również zblokowaniem 42-wierszowym, ale każdy wiersz psalmu jako wiersza ma dodatkowo inicjał, więc jest to bardziej barwne od pozostałych. W ogóle co do nazwy właśnie Biblii, tu przed chwilą jej użyłem, 42-wierszowa Biblia, więc w skrócie to brzmi B42, ale jako ciekawostkę i tym już zakończę, w literaturze francuskiej Biblia ma tytuł Biblia kardynała Mazarin, czyli nie od wydawcy, nie od drukarza, ale od posiadającego tą Biblię. Kardynał Mazarin był ministrem Ludwika XIV, był następcą Richelieu i w jego księgozbiorze, po jego śmierci, opracowując księgozbiór, francuscy naukowcy po raz pierwszy, no mamy w ręku, co mamy? Patrzą, czytają Pismo Święte, druk, pierwszy druk, inkunabu. To jest Biblia kardynała Mazarin, czyli od posiadającego tą Biblię, tak występuje, a więc Biblia Gutenberga, B42, albo Biblia kardynała Mazarin. W dużym skrócie podstawowe wiadomości o belgijskim egzemplarzu.